Moi kochani, witamy w kolejnym odcinku w kuchni. Dzisiaj będziemy w kuchni robić coś, nie wiem, że będziemy robić, nie? No, było polskie sushi, to teraz będzie polski kebab. Tak. Ale żeby nam się dobrze i zajebiście i zajedwabicie przede wszystkim gotowało, no to musimy najpierw jebnąć grzdyla. Tutaj mamy, moi drodzy, taki od kabaretu malina. Dostaliśmy już troszeczkę znikło bimberek, szemrany z gdzieś tam z półeczki, także... Jeszcze głodni i jeszcze trzeźwi. Tak, także proszę cię bardzo, wyciągnij naczynia. To dla operatora, bo jest pizda, to zostanie pół. No i tutaj dla nas, nie proszę rozlewaj, bardzo, nie po całe. Proszę bardzo, panie operatorze. No to zdrowie, na dobry początek. Potrzebujemy jakąś machinę, taką jak to zawsze mają w tych budkach z kebabami, która, prawda, obraca tą baraniną. Wykonajmy ją sami. No oczywiście, no musimy tak zrobić, bo nie mamy takiej. A czego potrzebujemy do budowy takiej machiny? Wkrętareczka. Wkrętarkę, nie? Obcinaczki. Tak. Trytytki, proszę. Blubububub. Coś, co nam podgrzeje mięsko! Opalareczka, tak. I jeszcze jedną rzecz potrzebujemy, którą gdzieś położyłem. O, tam jest ołówek. Więc teraz, moi kochani, skupmy się na wykonaniu tej właśnie oto machiny, która będzie nam obracać mięsem. Przypierdolmy to trytytką tutaj, może jakoś. O, trochę jak w sąsiadach było. Trochę tak, też tak wyglądamy. Dzięki, to. Elektromechanicy, kurwa. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już cię prawie trzyma dobrze. Jeszcze troszkę. O, jeszcze trochę za. Trzyma się? No tak chujowo. Chujowo, to dajmy jeszcze jedną chyba co. Tu tak z tyłu, o. To jest jedna z największych prowizorek, jakie widzieliście na polskim YouTubie. A jeszcze większą prowizorką, zanim tutaj żniwiarz to przypierdoli, to ja wam pokażę ten kontakt. Już w jednym z odcinków o nim mówiłem. To jest kontakt Piotra Blandforda. Nawet go widziałem w takim jednym sklepie. To tak właśnie podpisane. Chyba gniazdko. Potem taki widzisz, jaki ze mnie elektromechanik. Dlatego kręcę YouTuby, a nie robię na warsztacie głównym w Woldzie. Dobra, dawaj te obcinaczki, to już sobie poobcinamy. Ty już teraz możesz zająć się wkręcaniem tutaj tego ołówka. Ostrze na mięso, to będzie, zobaczycie, jakie fajne. Uprzednio ostrzegamy tutaj sanepid, że uprzednio zostało zdezynfekowane. Oczywiście. Jebać sanepid, kurwa. To jest zajebista sprawa, bo każdy takie urządzenie może sobie wykonać w domu. Myślę, że taką wkrętarkę to każdy w domu znajdzie, albo w warsztacie u ojca. Tutaj mamy na kiju, już, o, o, już się obraca. Zajebiste. Na miód z boczkiem, jak to mawiał nasz kolega. Musimy tutaj teraz zastosować taki element grzejący się tego opalarkę. I teraz, żniwiarzu, musimy ją tu przytwierdzić oczywiście za pomocą trytytek. To jest najlepsze urządzenie elektryka. I nie tylko. Tak. Podobno mechanicy tym tłumiki ten montują, ale nie wiem, czy to jest prawda. Czy tak zrobimy, a potem to wzmocnimy? Tak. Dobra, już więcej nie trzeba być. Bo mięsko jak będzie, to musi do... O! No i tak jest git. Żeby wzmocnić całą konstrukcję, jeszcze te dwa urządzenia musimy spiąć ze sobą. Usunę naddatek trytytki. Kurwa, ta konstrukcja z tą deską to był zajebisty pomysł. Żniwiarzu, czy ty kiedyś wcześniej coś takiego odpierdoliłeś? Bo ja nie. Znaczy powiem tak, byłoby mi wstyd przed samym sobą coś takiego zrobić, tak szczerze mówiąc, ale byłem w stanie się poświęcić. Urządzenie jest gotowe, może na razie koniec z bimbrem. Otwórzmy piwo. Szartuję. Polski kebab to polskie mięso, czyli necóweczkę. Już teraz nabijamy na nasze urządzenie. Czuję, jak to nam do środka wchodzi. Moi kochani, jak widzicie, jak słyszycie, urządzenie działa. Tutaj opalareczka nam już ogrzewa naszą necóweczkę. Tutaj, moi drodzy, zostawiłem tą trytytkę do regulacji, że tak powiem, obrotu. Dlatego, że jakbyśmy chcieli jeszcze te obroty przyspieszyć, po prostu dociągamy troszeczkę i będzie zajebiście. Ale, moi kochani, że robi nam to dosyć mocny hałas, pewnie słyszycie. A my musimy jeszcze zrobić co? Saladeczkę trzeba zrobić. Nie samym mięskiem żyje kebabczyk. Ale na razie będziemy musieli po prostu poza kadrem sobie podgrzać to mięsko, dlatego, że teraz nam to będzie przeszkadzało, także na razie wyłączymy i zajmujemy się sałateczką. Żniwiarzu, ty zajmij się tutaj tymi papryczkami i tymi pomidorkami, ja pieczarki pokroję, potem ty zajmiesz się patelenką, a ja zajmę się sosikiem. Będę kroił tym nożem gorącym jak chuj. Był gorący jak chuj, te. Tutaj już patelnia jest rozgrzana,
Żniwiarz zajmij się rzucaniem tego tam. Weź sobie ten nożyk. I żniwiarz teraz rzuca pieczarki. Niech one się tutaj już ładnie nam zaprzyjaźnią z olejem. Kurwa, zaprzyjaźniajcie, skurwysyny. A ja się teraz zajmę, moi drodzy, krojeniem cebuli. Dobra, już to będzie. Dobre. Tak. Zaprzyjaźnij cebulę właśnie z pieczareczkami. Zaprzyjaźniamy cebulę. Zajmij się tym żniwiarzu, a ja przechodzę do produkcji sosu, gdyż wiadomo, że w każdym kebabie musi być sos. A to będzie nasz taki polski sos. Szczyptan soli, uchwytaka, przyprawy obowiązkowo muszą być w kieliszkach. Dobra, ale napierdalajmy teraz może trochę pieprzu. Dobra, jest tajemnicza przyprawa. Jakieś kurwa zioła, ale nazwijmy to chuj widzo. No, kutasy z nieba lecieli. Food emperor. Poczekaj, dzieci spieszysz. Nie bądź chytry. Chytrego w to nie mieszaj. Żniwiarz tam napierdala sobie przy patelence, a ja tutaj zrobię specjalny nasz polski sos do kebaba. Polskiego kebaba. Oczywiście trzeba użyć czego? Tego, co najbardziej lubi gąciarz, czyli chrzan. Oraz śmietany 18%. Dajmy śmietankę. Pyk, 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 pyk. Kurwa, to tu tak nie wchodzi za bardzo, ale dobra, coś tam wchodzi. Odpowiednia proporcja. Najlepiej do smaku, najlepiej to sprawdzać smakiem, nie okiem, gdyż okiem może się nie udać. Za to okiem smaku, czyli językiem, który jest okiem smaku, jak najbardziej powinno się to zrobić. Okiem obrazu jest Szymon Chałupka, który obrazem maluje smak. Tą śmietanę musimy z tym chrzanikiem porządnie wymieszać i to będzie nasz kebabowy polski sos. Mamy gotowy sos, mamy gotowe pieczarki z cebulką, tak? Mamy gotowe tutaj, prawda, resztę warzyw. Mięsko się tutaj kręci, kręci, kręci. I teraz co musimy zrobić? Bitę musimy zrobić. A z czego? Z chleba. To polski chleb. Oczywiście. Szybni. Bardzo dobry chlebek, moi drodzy. Czyli teraz musimy po prostu przekroić go na pół i wyrwać wszystko ze środka. Chlebek na pół przejebany. A teraz żniwiarzu, proszę cię, jedna połóweczka twoja. Teraz ze środka musimy wszystko wyrwać. To się nie zmarnuje. Nie zmarnuje się, bo my sobie z tego zrobimy curry. Ale to jutro. A tutaj teraz mamy... Opalareczka już opala nam mięsko, grzeje wszystko fajnie, żniwiarz pije piweczko, ale jeszcze zapomnieliśmy, że już nasz operator też musi z nami zjeść, więc dlatego jeszcze jeden chlebek na pół, proszę bardzo. Bimber od malinów. Bimber od malinów, poza tym tutaj mamy urządzenie elektryczne, które nie jest jakoś zajebiście bezpieczne. Wysokotemperaturowe. Proszę bardzo, jak działa pięknie. Działa pięknie. Nasze mięsko już jest pięknie opalone. Zdrowie. Dolne. Pięknie. Zdróweczko. Teraz będzie punkt kulminacyjny tego odcinka, dlatego że sprawdzimy, czy tą szkrobaczką, bo nie mamy takiej golarki do baraniny, do kebabczyka, czy da się tą letóweczkę zeszkrobać tutaj do tego talerza. Tak, uwaga, prawdopodobnie jest to jeden z bardziej żenujących widoków, które widzieliście w życiu, dlatego chyba zrezygnujemy z takiej metody, bo widzę, że nie idzie nam to za bardzo. Nasze urządzenie sprawdziło się, aczkolwiek nasze obieraczki nie do końca, dlatego teraz zrobimy to po swojemu. Mięsko mamy, słuchajcie, cieplutkie. Ja będę kroił. Ty, żniwiarzu, już możesz... Czekaj, ja to tak w ogóle... Rozpierdolę. To, ty, to jest cieplutkie. To jest naprawdę cieplutkie. Możesz już, żniwiarzu, wkładać. No. Do pierwszej pity? Do pierwszej pity. Wkładaj. Kurwa, wkładaj do pity, żniwiarzu. Wkładam do pity. Wkładaj do pity. Wkładaj. Jedna pita już jest pełna. Tak, to wkładaj tam jeszcze szałotki. Szałotu, kapkę, tak. Tak, układaj tego kebabczyka, tak. I czekaj, pieczarki, kurwa, czekaj. Poczuł się jak tutaj. I teraz ogóreczka jeszcze na górę. Tak, ogóreczka na górę. Sosik będzie na końcu, proszę bardzo. To kurwa, ciach. Jedna pita gotowa. Dobrze. A szałot, kurwa. To wiesz co, to sosik damy do środka, żeby on się tam... Do środka, niech się tam zaprzyjaźni. Zaprzyjaźni. Sosik się musi zaprzyjaźnić. I tam się, kurwa, bo to inaczej to... Kurwa, pamiętajcie, co mówi Piotr Gliński, on wie co mówi. Wszystko się musi zaprzyjaźnić ze sobą, wtedy smak jest lepszy. Tak wygląda pierwszy produkt. To jest nasz pierwszy w historii polski kebab. A taki typowo polski kebab. Z polskich składników, z polskiego kebab. Pięknie pachnie. Polska kapusta, polski sos, polska meczuwa, polski chleb. Pierwsze polskie kebaby, moi hani, wkroczyły na nasz polski rynek.
do naszej ojczyzny. Właśnie w tym momencie, moi drodzy, pierwszy raz polski kebab zagości w naszych ustach. Ale żeby to uczcić, musimy... Kurwa, ksztyla, o tak. Tym tak ty. Dobra? W sumie, kurwa, fajną masz pitę. Ha, dzięki. Ty. Konsumpcja? To ma moc, to ma moc. Sprawdzamy, jak smakuje. O kurwa. Zajebić tak. Kebab na wypasie. Kebab na wyjebanym wypasie. Kto by ci dał, kurwa, w budce z kebabem pół chleba? Jak zwykle, zapraszam do wykonywania właśnie takich ciekawych, dziwnych potraw w swoich wersji różnych światowych potraw. Polski kebab. I do zobaczenia w kolejnej produkcji. No to na razie. Dobre.